Okej, okay. Czwartek, 23 czerwca, 8:48 czasu polskiego, Julian Krypto. Zobaczcie, to jest indeks Bitcoina. Na ten moment jesteśmy poniżej, zobaczcie, tej średniej kroczącej dwusetki. A ten indeks Bitcoina, który tutaj Wam prezentuję, to jest złożona cena Bitcoina w stosunku do ceny Nasdaqa, w stosunku jeszcze do CPI, czyli Consumer Price Index w Stanach Zjednoczonych. Zwróćcie uwagę, ciekawa zależność, ten szczyt wcale nie jest dużo, dużo wyżej niż szczyt z roku 2017 roku. W przeciwieństwie do tego, gdybyśmy spojrzeli na taką tradycyjną cenę Bitcoina, to zwróćcie uwagę, ten szczyt wydaje się dużo wyżej, 60 tysięcy dolarów, to jednak jest dużo więcej niż te 20 tysięcy z poprzedniej hossy. To jednak, jeżeli patrzeć na realną wartość nabywczą pieniądza, pieniądze w tym momencie dużo mniejszą mają wartość niż te, które miały w roku 2017, a w związku z tym też ta cena Bitcoina prawdopodobnie być może powinna wyglądać właśnie tak, jak tutaj przedstawiamy, ta wartość nabywcza Bitcoina. Okej, ale jedziemy teraz do danych on-chain, ponieważ mamy tutaj różne dane, które pozwolą nam albo nie zarobić. Mam nadzieję, że pozwolą Wam zarobić. Ja się nazywam Julian Krypto. To nie są porady inwestycyjne, oczywiście pamiętajcie, bo tutaj każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli widzimy na przykład na wykresie, zobaczcie, takie wskaźniki, typu przykładowo, zobaczcie, mamy inwestorów na Binance, czyli na żółto zaznaczeni, oraz inwestorzy na Coinbase. Ten wskaźnik CBR to jest wskaźnik giełdowy. Wskaźnik, który liczy różnicę procentową w cenie pomiędzy ceną Bitcoina w stosunku do dolara, uwaga, do USD na Coinbase, a ceną Bitcoina w stosunku do Tethera na Binance. I taka ciekawa jest zależność, że na Coinbase jest bardzo dużo inwestorów instytucjonalnych, natomiast na Binance jest znaczna większość inwestorów takich zwyczajnych, jak ty, jak ja. A w związku z tym bardzo często też widać, że na Binance ludzie po prostu łapią się na FOMO. W momencie, gdy ten Bitcoin rośnie, 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 nagle widzimy wzmożone zakupy na Binance w porównaniu do zakupów na Coinbase. No i często to jest właśnie takie FOMO, w którym potem ta cena zostaje również dumpowana. Z drugiej strony, to co też mówiłem Wam wielokrotnie, to jest interwał 15-minutowy CBR, Coinbase Binance Ratio na Max Data App. Z drugiej strony, zobaczcie, w takim interwale, na przykład jakbyśmy sobie sprawdzili wcześniej, jak to wyglądało, mamy też takie momenty, w których ci inwestorzy na Coinbase bardzo ładnie skupują, zobaczcie, bardzo ładnie skupują te dołki Bitcoina. Kiedy Bitcoin kosztował wtedy? Wtedy to było dużo jeszcze, tak? 34 tysiące dolarów. Wtedy to było mało, przepraszam, dla tych inwestorów, w związku z tym oni to skupowali. A zwróćcie uwagę, wcześniej na przykład inwestorzy na Binance łapali się na FOMO. To jest jeden ze wskaźników, natomiast to, co chciałem Wam powiedzieć, to jest to, żebyśmy nie kierowali się tymi wskaźnikami nigdy na ślepo, zawsze kierując się na przykład tylko i wyłącznie jednym wskaźnikiem. Zawsze nakładajmy na siebie przynajmniej kilka tych różnych wskaźników i zdawajmy sobie sprawę z tego, że to jest gra, to znaczy różni gracze czytają te wskaźniki i różni gracze mają do nich dostęp, niektórzy je wykorzystują i manipulują tymi wskaźnikami również. Niemniej jednak wskaźniki danych on-chain no są dużo mniej jeszcze popularne w stosunku do takich typowych wskaźników giełdowych, gdzie na przykład analizujemy tylko i wyłącznie cenę Bitcoina i na przykład RSI z Bitcoina, czy średnią kroczącą z Bitcoina, tak jak przykładowo ten wskaźnik, tak? Tutaj mamy tylko i wyłącznie cenę Bitcoina i przykładowo średnia, zobaczcie, krocząca dwusetka z tej ceny Bitcoina, przepraszam, trzysetka z tej ceny Bitcoina, analizuje tylko i wyłącznie tę cenę Bitcoina. Chcielibyśmy przeanalizować na przykład nie tylko cenę Bitcoina, ale chcielibyśmy przeanalizować przykładowo przepływy również na giełdach. I w związku z tym, że chcielibyśmy przeanalizować przepływy na giełdach, to mamy ten wskaźnik. Bitcoin Stablecoin Reserve Ratio, czyli stosunek Bitcoina do stablecoinów na giełdach, rezerwy tych Bitcoinów do stablecoinów na giełdach i w stosunku jeszcze do ceny. No i tak sobie ten wskaźnik sprawdzamy, więc najpierw bierzemy interwał tygodniowy, zobaczcie. Generalnie to jest stoch RSI, stochastic RSI, więc to jest wskaźnik wyciągnięty konkretnie z tego indykatora. I zobaczcie, jak cena jest stosunkowo wysoko, ten wskaźnik również jest stosunkowo wysoko, ale to nie znaczy, że ten wskaźnik podąża tylko za ceną. Ten wskaźnik podąża za, uwaga, ceną, za rezerwą Bitcoina i za rezerwą stablecoinów. Czyli jeżeli
Przykładowo, spada rezerwa stablecoinów bardzo dynamicznie, to ten wskaźnik rośnie, ponieważ jest mniej kapitału, jest większe ryzyko w związku z tym. Jeżeli z drugiej strony rośnie rezerwa bitcoinów na giełdach, to ten wskaźnik też rośnie, a jeżeli spada rezerwa bitcoinów na giełdach, to ten wskaźnik spada. Jeżeli cena rośnie, to oczywiście ten wskaźnik też idzie w górę, jeżeli cena spada, to ten wskaźnik też spada. W związku z tym ten wskaźnik też jest takim ciekawym indykatorem, który może nam pokazywać momenty zwiększonego ryzyka zakupu bitcoina oraz zmniejszonego ryzyka zakupu bitcoina. Ok? To jest jeden ze wskaźników. Ten wskaźnik jest również dostępny w takich wersjach, na przykład Bitcoin i stablecoiny na wszystkich giełdach, Bitcoin i stablecoiny tylko na spocie, Bitcoin i stablecoiny tylko na giełdach z dźwignią, czyli derywatywy. I tak możecie to sobie sprawdzać. Ok, sprawdzamy jeszcze wieloryby. Wieloryby, czyli największe przelewy na giełdy. I dlaczego sprawdzamy wieloryby? Tak? Ponieważ wieloryby bardzo często te ceny lubią nam po prostu zrzucać. I jeżeli mamy jakieś takie wzmożone przelewy na giełdy, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to było w marcu, cały czas zobaczcie, te wzmożone przelewy były, to jest to jeden z takich też wskaźników, który może nam taką czerwoną lampkę zapalać i mówić: uwaga, uwaga, być może to jest jakiś taki właśnie moment, żeby sprawdzić również inne dane, sprawdzić, co się dzieje na świecie, sprawdzić być może, co się dzieje z Fedem, być może stopy procentowe będą podnoszone, tak? Dlaczego oni te bitcoiny przelewają, tak? Nigdy, pamiętajcie, nie gramy jeden do jednego na zasadzie, widzimy, że coś tutaj rośnie, to od razu uciekamy z rynku. Zawsze sprawdzamy pozostałe również wskaźniki, pozostałe dane i dopiero wtedy podejmujemy jakąś decyzję, tak? Czyli dlaczego oni te bitcoiny przelewają na giełdy? Dlaczego taki wzmożony jest przelew tych bitcoinów? No być może dlatego, że stopy procentowe rosną. Być może dlatego, że właśnie oni się spodziewają, że tutaj będzie jakieś załamanie rynkowe. W związku z tym ten wskaźnik też możemy tak analizować, ok? I to jest właśnie wskaźnik, który pokazuje, ile tych bitcoinów od wielorybów jest przelewanych na giełdy w danym momencie w stosunku do tych wszystkich przelewów. Czyli to jest taki top 10 inflow ratio, tak byśmy to nazwali, czyli top 10 przelewów, wskaźnik top 10 przelewów w stosunku do wszystkich przelewów. Ok, mamy jeszcze bardzo ciekawą grupę krótko- i długoterminowych hodlerów. Ja o tym też mówiłem, ale powtórzę znowu. Długoterminowi hodlerzy plus 155 dni trzymają bitcoina. Krótkoterminowi hodlerzy poniżej 155 dni. Czyli prosta taka psychologia. Ten, kto trzyma krócej z zasady, ma większe prawdopodobieństwo wahania emocji, większe prawdopodobieństwo podejmowania jakichś nieracjonalnych decyzji, bo na przykład potrzebuje zapłacić za rachunki, bo na przykład kupił tylko bitcoina, bo chciał sprawdzić, potem odsprzedaje i nie był do tego przygotowany. Zazwyczaj jak ktoś trzyma dłużej bitcoina, te pół roku lub dłużej, no to już zaczyna to rozumieć. I też nie zależy tej osobie na tym, żeby sprzedać tego bitcoina w jakimś takim super nieatrakcyjnym momencie, wręcz przeciwnie, ta osoba zawsze myśli o tym, żeby sprzedać tego bitcoina, jak on jest drogi. Nie jak on jest tani, jak on jest drogi. Dużo bardziej tym długoterminowym hodlerom, czyli LTH, Long Term Hodlers, SOPR, zależy na tym, żeby tego swojego bitcoina sprzedać wtedy, gdy on osiąga szczyt cenowy, niż tym krótkoterminowym hodlerom. Zwróćcie uwagę, tutaj jest widoczna różnica w zachowaniu, że długoterminowi hodlerzy dużo precyzyjniej trafiają w szczyty niż ci krócej trzymający. Bo ci krócej trzymający, zobaczcie, ledwo co tutaj cena zaczęła spadać, to oni już zaczęli dokupować w roku 2017. Podobnie mieliśmy rok 2021. Cena jeszcze tutaj, zobaczcie, rośnie, a oni już tutaj ten wskaźnik idzie w dół. Jeżeli ten wskaźnik idzie w dół, to znaczy, że oni bardziej akumulują niż sprzedają. Z drugiej strony, jeżeli wskaźniki te idą w górę, to znaczy, że oni się wyprzedają. I to jest bardzo ciekawa zależność, taka psychologiczna, można od tego tak psychologicznie podejść. To jest wskaźnik interwał jednodniowy, a teraz Wam pokażę interwał 4-godzinny, 2-godzinny. Przejdźmy od razu do tych krótszych interwałów, przykładowo 1-godzinny interwał. I zobaczcie, mamy na tym interwale, w szczególności na LTH, SOPR, takie piki, momenty, w których ci długoterminowi hodlerzy nagle w jednym momencie wyrzucają bardzo dużo bitcoinów i właśnie te piki przez to powstają.
Ciekawa zależność, że przeważnie zwróćcie uwagę w momentach, gdy ta cena zaraz za chwilę ma spaść, zaraz za chwilę ma być niższa, oni taką sprzedaż postanawiają rozpocząć. I teraz zobaczcie, mamy tutaj, dosłownie wczoraj pojawił się taki pik. On nie jest duży, więc też się nie nakręcajcie na niego, że tutaj na pewno już cena za chwilę spadnie. Niemniej jednak warto mieć to na uwadze, warto również sprawdzać pozostałe dane on-chainowe i dane giełdowe oraz dane rynkowe, dane fundamentalne, bo jeżeli mamy jakąś taką informację potwierdzoną z różnych wskaźników, no to wtedy jest, możemy obstawić również to swoim kapitałem, tak? Czyli nawet jeżeli, słuchajcie, mamy jakieś kryptowaluty, altcoiny, bitcoiny i tak dalej, to trzymanie pozycji również jest decyzją. Wejście do stablecoinów czy pozostanie w stablecoinach, wszystko jest decyzją. Zawsze musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy jakąś taką informację, że rynek pójdzie albo w górę, albo pójdzie w dół, i jeżeli ją wykorzystamy, no to zawsze statystycznie możemy na tym zarobić. Statystycznie oczywiście. I teraz mamy taki pik. Okej, słuchajcie, tutaj mi budzik dzwoni. I teraz mamy taki pik, zobaczcie. I być może to świadczy o tym, że ta cena za chwilę tutaj zostanie delikatnie zdampowana. Natomiast to jest tylko jeden z tych wskaźników. Więc jeszcze zobaczcie, sprawdzamy sobie mining, czyli sprawdzamy MOI, czyli Miner Outflow Index, czyli outflow, czyli to, ile oni wypuszczają na rynek tych bitcoinów. I zobaczcie, na jednodniowym interwale mamy dosłownie z wczoraj w zasadzie, taki pik od górników. Więc mamy teraz potwierdzenie z dwóch różnych wskaźników, z LTHS OPR oraz z górników, że oni się wyprzedają w tym momencie. Czy cena przez to za kilka dni zostanie gdzieś tam zdampowana, czy ta cena może pójść niżej, no to prawdopodobieństwo się tutaj zwiększa. Sprawdzamy jeszcze tych na Coinbase, jak tutaj, czy się wyprzedają jakąś w takim krótkim interwale. Wejdźmy od razu może na jednogodzinowy interwał, albo czy oni się wyprzedają? No to już tutaj musimy sobie sami na to odpowiedzieć. Nie widzę jakiejś takiej dużej wyprzedaży ze strony Coinbase. Natomiast sprawdźmy jeszcze rezerwy. Od razu przyłączę tutaj na ten wykres. Bam. I zobaczcie, czy jakoś tutaj rezerwy wzrastają w ciągu ostatnich godzin. I jedziemy, zobaczcie. Rezerwy to mamy tutaj ten zielony wykres. Czy one tutaj jakoś systematycznie wzrastały? Trochę nieznaczne wzrosty były, nieznaczny tutaj wzrost rzeczywiście się pojawił. W związku z tym te bitcoiny potencjalnie mogą nam zaszkodzić. Nie jest to jednak jakiś spektakularny wzrost. Jeszcze sprawdzamy Bitcoin Stablecoin Reserve Ratio. I to na tych wszystkich giełdach sobie sprawdźmy. Jakie jest tutaj ryzyko? Na jednogodzinowym interwale jest duże ryzyko, na dwugodzinowym jest stosunkowo duże ryzyko, na czterogodzinnym niewielkie, na jednodniowym i na tygodniowym niewielkie ryzyko, ale na tych krótkich interwałach jest stosunkowo duże ryzyko. Czy to znaczy, że ta cena za kilka dni, czy w ciągu najbliższych dni zostanie zdampowana? Zobaczymy. Słuchajcie, ja się nazywam Julian Krypto, też możecie korzystać z tych narzędzi MaxData App, ale przede wszystkim skorzystajcie z tego linku, który jest pod filmem. No i co? Będziemy sobie takie dane oczywiście analizować. Wbijajcie tutaj na stronę dostęp do tych narzędzi na tydzień, do interwałów tygodniowych jest za free. Na razie też wstrzymaliśmy dostępy z opcją miesięczną, ponieważ pracujemy tutaj nad automatyzacjami pewnymi, ale dostępne są cały czas opcje lifetime, które też są ograniczone, bo pracujemy tutaj nad różnymi nowymi funkcjonalnościami, nad siecią neuronową, nad botami automatycznymi, które będziemy niebawem też udostępniać dla Was. Także jeżeli chcecie nam pomóc, po prostu też to finansować, żeby opłacać tutaj ten zespół deweloperów sprawniej, żebyśmy mogli, no to właśnie lifetime'y po to zostały przygotowane, tak? Czyli płacicie raz, macie dostęp i od razu na można powiedzieć, całe życie. A dane fundamentalne i jakąś taką analizę fundamentalną robimy na tych kanałach na Telegramie, też z tego linku są dostępne.
z tego linku, który jest pod filmem, i takie informacje w pigułce zawsze dodajemy praktycznie codziennie. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie. Wbijajcie na Telegram, wbijajcie na narzędzia i niech Hossa będzie z nami. Nieważne czy Hossa, nieważne czy Bessa, ale zawsze niech Hossa będzie z nami. Trzymajcie się. Cześć.